Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Minął miesiąc, a więc witamy się po raz kolejny w programie Ze Szkolnej Ławki. Tym razem naszymi gośćmi są przedstawicielki liceum, prywatnego liceum ogólnokształcącego pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, sióstr Niepokalanek w Szymanowie. W naszym studio witamy siostrę Donatę, nauczycielkę w tymże liceum. Witam, szczęść Boże. Siostrę Sarę, nauczycielkę i wychowawczynię również. Szczęść Boże. Oraz trzy uczennice, Zofię Krupińską z trzeciej klasy. Szczęść Boże. Agatę Gromko, również z trzeciej klasy. Szczęść Boże. I Barbarę Izdebską z klasy pierwszej. Szczęść Boże. Cieszycie się, że jesteście u nas w studio? Oczywiście. Napięcie jest, ale również pozytywna atmosfera. Przepiękne doświadczenie to była obecność w waszym liceum. Rzeczywiście niezwykłe wrażenia, niezwykła atmosfera. Z jednej strony możemy powiedzieć takie trochę cofnięcie w czasie, ale z drugiej strony też bardzo mocne patrzenie w przyszłość. Siostry, za atmosferę wy też jesteście w dużym stopniu odpowiedzialne. Jak to jest, żeby pogodzić z jednej strony tę historyczność, ale z drugiej strony cały czas mieć tą perspektywę patrzenia w przyszłość? Ojciec powiedział, że jesteśmy odpowiedzialni za atmosferę. Myślę, że ją wspólnie tworzymy z naszymi uczennicami i od tego roku również uczniami, którzy są otwarci, którzy chcą się uczyć, którzy chcą tworzyć więzy. I w tym pięknym miejscu rzeczywiście mam wrażenie, że się to udaje. Poruszyła siostra też ważny wątek, że od tego roku w szkole są obecni uczniowie. Do tej pory mówiliśmy o żeńskim liceum, teraz już to liceum jest koedukacyjne. Dziewczyny, dziewczęta, jak to jest z tą atmosferą? Czy rzeczywiście atmosfera szkoły jest niezwykła? Zdecydowanie. Myślę, że wpływają na to też mury, które nas otaczają. I ta historia jest bardzo żywa i obecna na korytarzach między lekcjami, ale też właśnie w trakcie lekcji, na przykład na historii, wspominamy o historii szkoły i o kontekstach, jakby jak szkoła się rozwijała w trakcie też odpowiednich epok. No właśnie, to niezwykłe miejsce, o którym mówimy, czyli Szymanowskie Liceum Sióstr Niepokalanek. Jak wygląda, jaka jest ta atmosfera tam na miejscu? Zapraszamy na materiał. Pamiętam naszą wychowankę, która opowiadała, jak pierwszy raz przyjechała do szkoły jako kandydatka. Opowiadała, że weszła tutaj do tej szkoły, do pałacu i zachwyciła się tym miejscem, bo usłyszała inną wychowankę grającą na fortepianie. W początku tego miejsca jest nieszczęśliwa miłość, która dzięki Bożej opatrzności przekształciła się w cudowne dzieło, które już od ponad 100 lat działa, funkcjonuje i rozwija się. W Szymanowie pod Warszawą, w dawnym pałacu księcia Konstantego Lubomirskiego, siostry Niepokalanki założyły swoje liceum dla dziewcząt. I to właśnie tutaj spotykają się historia i przyszłość, tradycja i nowoczesność. Zapraszam was na spotkanie w liceum sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Siostro, jakie są początki Szymanowa? Początki Szymanowa to jest 1907 rok, kiedy nasza założycielka nabywa pałac, matka Marcelina Darowska. Pałac, który jest prawie nowy, wybudowany w latach 1898-1902 i zakłada tutaj szkołę. To jest 1908 rok, pierwszy rok szkolny rozpoczyna się w Szymanowie. Jest to związane z jednej strony z jej pragnieniem, żeby otworzyć szkołę na terenach zaboru rosyjskiego, co graniczyło z cudem, ale udało się. A z drugiej strony bardzo związane z charyzmatem zgromadzenia sióstr Niepokalanek, charyzmatem wychowawczym. Siostro, a dlaczego pałac?
pałac, właściwie z jednej strony matka Marcelina sama zastanawiała się, czy wybrać to miejsce, ale było to miejsce dogodne, żeby otworzyć szkołę. Pałac był wystarczająco duży, chociaż potem jeszcze rozbudowany przez nas, dwukrotnie powiększony. No a z drugiej strony było to takie marzenie naszej matki, żeby otworzyć szkołę dla dziewcząt właśnie pod zaborem rosyjskim, tu gdzie nie było możliwości kształcenia w języku polskim. To graniczyło z cudem, ale udało się. Także ten pałac też sprzyjał i sprzyja, mamy nadzieję, do tej pory takiemu rozwojowi poczucia estetyki u naszych uczennic i już teraz uczniów. To było dla założycielki też ważne, żeby kształtować w nich poczucie piękna. Historia szkoły jest też niesamowita, bo jest to jedna z nielicznych szkół katolickich, która przetrwała działając okres komuny. Tak, to jest takie dla nas cudowne, że myśmy nie zostały zamknięte w okresie komunizmu, chociaż wiemy, że decyzja o zamknięciu szkoły była już podjęta. Ale coś takiego dziwnego się stało, że udało się tą szkołę uratować. Szkoła trwa nieprzerwanie, prowadzimy działalność edukacyjną od tego 1908 roku i to jest też takie piękne dla nas. Okres I wojny światowej, II wojny światowej, kiedy prowadziłyśmy tutaj tajne nauczanie, kiedy ukrywałyśmy tutaj również Żydów w szkole, Żydówki, dziewczynki. I okres komunizmu, to cały czas była walka o szkołę, ale ta szkoła istniała. Odczytujemy to jako taki dar Pana Boga, że możemy tę pracę wychowawczą i edukacyjną prowadzić. Dzisiejszy punkt lekcji. Życie zwykłych ludzi podczas I wojny światowej. Ponieważ przerobiliśmy już materiał dotyczący historii powszechnej, chciałabym Was dzisiaj zapoznać tak szczegółowo z naszą historią regionalną, czyli co tutaj na ziemi sochaczewskiej działo się podczas I wojny światowej. Dobrze wiecie, że przebiegał tutaj front wschodni i podczas I wojny światowej powiat sochaczewski był jednym z najbardziej zniszczonych w całej Polsce. Kiedy Polska się odbudowywała, okazało się, że sam Sochaczew był zniszczony w 82%. Zatem tutaj toczyły się ciężkie walki na froncie wschodnim. Z nami są teraz dziewczęta z pierwszej klasy. Hanna, Łucja i Barbara. Powiedzcie, dlaczego Szymanów? Dlaczego akurat ta szkoła? Moja mama chodziła do tej szkoły i bardzo ciepło tę szkołę wspomina, głównie pod względem wychowania patriotycznego, miłości do ojczyzny, ale też miłości do Boga i miłości do bliźniego. Z jej opowieści dało się wyczuć taki klimat ciepłej, rodzinnej atmosfery, takiego braterstwa między innymi uczennicami. Dlatego zdecydowałam się na tę szkołę, chociaż tutaj też patrzyłam na taki czynnik jak wysoki poziom nauczania, no bo nie oszukujmy się, dziewczyny zdają matury i zdają te matury bardzo dobrze. Miałam tutaj dwie starsze siostry i bardzo mi się spodobało to, jak przyjeżdżałam tutaj na jakieś przedstawienia, dni otwarte lub wywiadówki. I spodobała mi się ta szkoła, ten klimat tej szkoły, to, że to jest pałac, to, że to jest szkoła katolicka, to też jest dla mnie ważne. Moje siostry obydwie nadal utrzymują kontakt ze swoimi przyjaciółkami właśnie stąd i bardzo ważne jest dla mnie budowanie przyjaźni, a w tej szkole jest o to bardzo łatwo, ponieważ z niektórymi osobami po prostu jesteśmy 24 na dobę. Wy mieszkacie, dziewczyny, w internacie tutaj, na miejscu. Tak, wszystkie. I powiedzcie, jak to wygląda na co dzień? Ostatni dzwonek zadzwoni, kończy się lekcja i co robicie? Wtedy jest czas wolny. Są na przykład fortepiany, pianina. Można pograć, jeżeli ktoś chce. Jest sala do ćwiczeń, gdzie można pójść poćwiczyć. Można właśnie pójść do parku albo można pójść do klasy i coś sobie porobić. Na przykład poczytać książkę albo już się pouczyć. Można pójść do pokoju, rozmawiać z dziewczynami albo po prostu odpoczywać. Na początku ciężko się było do tego przyzwyczaić, no bo wiadomo, pobudka o tej godzinie, nauka o tej godzinie, sprzątanie, obowiązki o tej godzinie, ale po jakimś czasie ta rutyna jednak tak wchodzi w krew. Jest miejsce na swobodę, taką własną swobodę, czas dla siebie, ale jest też wszystko tak zaplanowane, żeby nie zdarzyły się żadne niespodzianki, że tu ci autobus się spóźni na lekcję, tu ktoś nie prześle ci lekcji, którą miał przesłać. Masz taki bardzo łatwy dostęp do tego wszystkiego i wiesz, co kiedy jest.
nie ma niespodzianek takich nieprzyjemnych. Siostry, w cudzysłowie, zapewniają wam jakieś atrakcje w tym czasie pozalekcyjnym? Tak. Są zajęcia dodatkowe, na przykład zajęcia kucharskie, ceramika oraz rysowanie. Również w czasie wolnym można wychodzić na własne zajęcia. Na przykład jeżeli ktoś ma raz w tygodniu, załóżmy, trenuje jakiś sport, to może na przykład wyjść ze szkoły na trening albo coś takiego. Dzisiaj przecież młodzież chce być wyzwolona, dzisiaj młodzież chce pokazywać i gdzieś tam emanować swoimi poglądami. Wy do szkoły zakładacie mundurki. To dobrze czy źle? Jak wy na to patrzycie? Jako nastolatki. To znaczy, to różne osoby mają różny pogląd na te sprawy, ale na przykład moim zdaniem to ładnie wygląda, jak wszyscy są ubrani, my w jedno ubranie. I zresztą te mundurki są wygodne. I to też trochę zapobiega temu tworzeniu się podziału według dziewczyn, co często jest obserwowane w szkołach publicznych, że ktoś może być na przykład wyszydzany przez to, w jaki sposób się ubiera, jaki ma styl. Natomiast tutaj możesz nosić ten strój faktycznie pod tym fartuszkiem, pod mundurkiem, albo ewentualnie nosić go w czasie wolnym. I nie ma absolutnie problemu, że ktoś się śmieje z czegoś wyglądu, bo wszyscy są tacy naturalni. Codziennie rano macie modlitwę, uczą was mimo wszystko siostry zakonne. W budynku szkoły znajduje się z jednej strony klasztor, z drugiej strony sanktuarium Matki Bożej. To jest dla was budujące, to jest dla was pomocne? Nie buntujecie się czasami na to, że mówicie, nie wiem, że za dużo tego wszystkiego? Mogłoby się czasem wydawać, że jest tego za dużo, ale to wcale tak nie jest. Jest duża obecność tej religii, ale nie ma takiego właśnie naporu. To nie jest tak, że jak uczą siostry zakonne, to na każdej lekcji się modlimy, na każdej lekcji jest wspominane też o religii. Lekcje są prowadzone normalnie. I to też jest dobre pod tym względem, że można właśnie z innej strony spojrzeć na siostry zakonne. To też są tacy ludzie jak my. I ja na przykład bardzo się zdziwiłam, kiedy zauważyłam, że siostry naprawdę chcą rozmawiać z uczennicami na różne rzeczy, które też ich dotyczą. Mamy jakieś tam wspólne tematy, przyjaźnimy się z tymi siostrami i żyjemy z nimi w miarę w zgodzie, choć jak wiadomo, z nauczycielami to różnie bywa. Czuję się taką, można powiedzieć, duchową więź z nauczycielem i to, że ten nauczyciel i nawet wychowawca jest i sprawuje nad tobą opiekę. Doświadczasz właśnie takiej opieki, troski. Kiedy tutaj chodzicie, na przykład po godzinach już, w cudzysłowie, po tym parku, po korytarzach, kiedy wchodzicie do tych skądinąd pięknych sal, które są jednak miejscami pałacowymi. Myślicie sobie kiedyś, jakbym chciała być księżniczką i w takim czymś mieszkać? Jeszcze wcześniej, zanim przyszłam do tej szkoły, kiedy były tutaj moje siostry, to pomyślałam sobie, że właśnie chciałabym być tutaj w tej szkole, ponieważ wtedy czułabym się jak taka księżniczka mieszkająca w pałacu. Takie hasło, które się widzi też tutaj w wielu momentach, to z jednej strony kobiecość, z drugiej strony też takie poczucie domowe. Kładziecie duży nacisk na wychowanie też patriotyczne i to wszystko tutaj jakby w tym miejscu się łączy razem. To jest taka charakterystyczna cecha. Myślę, że ojciec to tak ładnie ujął w słowach. I poczucie domu, to ta rodzinność, to ma charakteryzować nasze zgromadzenie i domy. Te szkoły mają być takim drugim domem dla naszych uczennic i uczniów. Z drugiej strony patriotyzm. To było coś bardzo ważnego dla naszej założycielki i dla nas również jest, żeby wychować w poczuciu tożsamości narodowej. Czy będzie to poczucie tożsamości narodowej, jeśli byśmy uczyły za granicą gdzieś na przykład Niemki na Niemki miałyśmy wychowywać, Polki na Polki, Angielki na Angielki. Rozumienie narodowości, historii, języka, kultury narodowej było czymś bardzo ważnym i nadal jest ważnym dla nas w naszym systemie wychowawczym. Przygotowujecie dziewczyny do życia w przyszłości. Macie bardzo nowoczesne też metody nauczania, duże środki położone też na nowoczesne sposoby, ale jednak bardzo mocno osadzacie dziewczyny w tradycji, właśnie w takim poczuciu tożsamości, to o czym siostra powiedziała. Kiedy tutaj się przebywa w Szymanowie, to jest takie niesamowite wrażenie, bo nawet architektura tego miejsca sprawia, że z jednej strony widzi się XIX wiek, z drugiej strony współczesność, a z trzeciej strony wręcz przyszłość, bo
ostatnia część budynku, czyli sanktuarium, wybudowana jest w bardzo nowoczesnym stylu. Tak, jest to rzeczywiście takie połączenie trzech epok, można by tak powiedzieć. Korzenie nasze tkwią w XIX wieku. Zasady niewiele się zmieniają, prawda? Te moralne, te chrześcijańskie. Chodzi nam o wychowanie chrześcijańskich kobiet, no i mężczyzn w tej chwili już też. Więc to się nie zmienia. Natomiast zmienia się rzeczywiście sposób przekazu, sposób prowadzenia lekcji. Sprawy organizacyjne też. Próbujemy wychodzić ku przyszłości, ale w ten sposób, żeby nasi wychowankowie, nasze wychowanki miały poczucie tożsamości, żeby były zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, w poczuciu właśnie tożsamości narodowej. Co może stanowić trudność w zrozumieniu treści Bogu Rodzicy? Kasia? Duża ilość użytych w niej archaizmów. Duża ilość użytych archaizmów. A przypomnij, Kasiu, co to są archaizmy? Wyrazy, które wyszły już z powszechnego użycia. Albo została zmieniona ich na przykład forma. A czy jesteś w stanie podać nam przykłady archaizmów w Bogu Rodzicy? Bogu Rodzica, czyli Matka Boga. Jaki to jest archaizm? Wyrazowy. Wyrazowy. Basia, pomożesz koleżance? Archaizm Gospodzina i to też jest archaizm wyrazowy. Archaizm sławiena, czyli sławiona archaizm fonetyczny. Tak, i archaizm fleksyjny, na przykład dziewica, zamiast dziewico. Dziewico, czyli tutaj mamy inną odmianę. Siostro, jakie są zasady, takie główne założenia i zasady, wedle których prowadzicie waszą działalność edukacyjną jako Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek? We wszystkich naszych klasztorach, w których są szkoły, w tych szkołach właśnie kierujemy się systemem pedagogicznym Błogosławionej Matki Marceliny. Opiera się on na czterech zasadach. Pierwsza zasada to jest oczywiście prymat Pana Boga. Matka mówiła, Bóg jest wszystkim, przez wszystko do Boga, dążymy do Niego przez wszystko. Czyli wychowanie religijne, ale chodzi o takie głębokie, nawiązanie głębokiej relacji z Bogiem, żeby ci nasi uczniowie, uczennice, uczniowie, jak to ładnie pisała matka, rozumieli Pana Boga w Jego przykazaniach, w nauce Kościoła, żeby mieli żywy kontakt, żeby to była prawdziwa relacja. Na tym nam zależy. Stąd też taka waga, jaką przywiązujemy do rekolekcji, do dni skupienia, do modlitwy. Druga zasada to patriotyzm, czyli Bóg nas stworzył Polakami, mówiła matka Marcelina. Ten szacunek do narodowości, do tego, że jest to wyraz woli Bożej, że nie jest to przypadek, że ktoś się urodził na danym terenie, na danej ziemi, ma daną kulturę. To wyraża się właśnie w tym naszym dbaniu o przeżywanie różnego rodzaju uroczystości, świąt narodowych, uroczystości narodowych. Obchodzimy je tutaj w szkole i w klasztorze. To też taki charakter polski naszego zgromadzenia. Jesteśmy polskim zgromadzeniem. Tak od korzeni bym powiedziała. Trzecia zasada wychowawcza to jest miłość do obowiązków. Matce Marcelinie zależało, żeby uczennice, teraz jeszcze nam, żeby uczniowie pokochali swoje obowiązki. Nie tylko te wielkie obowiązki stanu, ale również te zwykłe, codzienne, drobne rzeczy, które robią. Mówiła, że to są takie szczeble, po których idziemy do nieba. Wystarczy je dobrze spełniać, uczciwie, a dojdziemy do Boga. No i czwarta zasada, nauczyć dzieci myśleć. Myślę, że bardzo taka aktualna, no pewnie zawsze, ale chodzi o to, żeby nie dać się zmanipulować, żeby nauczyć krytycznego myślenia, odróżniania dobra od zła, właśnie żeby się nie dać zmanipulować. Pan Bóg woła, zaprasza, wybiera, czyli tak jak mówiłam, Pan Bóg jest tym, który daje powołanie. Mamy trzy takie drogi, podstawowe takie drogi powołania. Proszę sobie to zapiszcie, dobrze? Powołanie do życia rodzinnego, małżeńskiego, powołanie do życia z Bogiem albo dla Boga i droga samotna. I uwaga, to co jest takie szalenie ważne, to taką cechą, która łączy te wszystkie trzy powołania, to jest miłość i służba, no bo na każdej z tych dróg
chodzi o to, żeby siebie dawać. Dawać siebie Panu Bogu, dawać siebie innym ludziom. Nawet jak ktoś jest, nie założy rodziny, no to to bycie samemu, ono nie ma być izolacją od ludzi, tylko ma być jakimś innym dawaniem też siebie. Jak rozpoznać powołanie? I to proszę sobie zapiszcie, dobrze? Rozpoznawanie powołania. I są trzy takie główne punkty, takie jakby warunki, które sprzyjają temu, żeby to powołanie odczytać, żeby je rozeznać i żeby je po prostu przyjąć w swoim życiu. Pierwszy warunek to jest słuchanie Boga, potem jest słuchanie siebie i słuchanie innych. Z nami są uczennice trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego, Aleksandra, Agata i Zofia. Dziewczyny, powiedzcie, wśród zajęć, które są też przeprowadzane i wśród zajęć dodatkowych macie niezwykłą okazję dodatkowej albo trochę bardziej pogłębionej, możemy powiedzieć, nauki języka angielskiego, dlatego że jedna z sióstr jest Angielką. Siostra Loyola prowadzi z nami dodatkowe zajęcia indywidualne, jeżeli ktoś ma potrzebę albo chciałby, ja właśnie zaczynam takie zajęcia. Można się do niej zgłosić i ona specjalnie przygotowuje lekcje pod ucznia z tym, co chce robić, co chce rozwijać. Stworzyła taką grupę w tym roku, gdzie co czwartki spotykamy się na godzinkę i bawimy się językiem angielskim. Siostra Loyola właśnie przygotowuje różne zabawy i gry stworzone przez nią i używamy w trakcie tych gier angielskiego i dzięki temu też jakby inaczej poznajemy ten język i inaczej się go uczymy. Jest to zdecydowanie przyjemniejsze i prostsze. A powiedzcie też, wydaje mi się, że no, taką charakterystyką szkoły, czy też tej jednostki jako szkoły, jednak jakby nie patrzeć katolickiej i prowadzonej przez siostry zakonnej, też jest formacja duchowa. Jak ta formacja duchowa wygląda tutaj, w tej szkole? Co jakiś czas, w zasadzie myślę, że tak dwa razy na semestr, są organizowane rekolekcje, na które wyjeżdżamy albo wyjazdowo, czyli wyjeżdżamy ze Szymanowa, albo przyjeżdża do nas ksiądz, który przeprowadza z nami różne konferencje. Ostatnio właśnie na przykład były rekolekcje na podstawie Króla Lwa i wyciągaliśmy jakby z tego motywy znane w chrześcijaństwie i też porównywaliśmy do Pisma Świętego, więc no, są to takie momenty, w których możemy się rozwijać duchowo, ale w taki ciekawy sposób. A codziennie, w takiej, no jakby to powiedzieć, jak to wygląda na co dzień? Codziennie rano, zanim pójdziemy na śniadanie, mamy modlitwę poranną i codziennie jest ona prowadzona albo przez inną siostrę, ale też na przykład w czwartki prowadzimy ją my, dziewczyny z Oazy. To jest taki codzienny moment na to, żeby odpocząć też i przemyśleć, jakie się ma plany na ten dzień, no i też jakby pobyć z Matką Bożą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ostatnia wieczerza to moment w misji Jezusa, w którym wiele się wydarzyło. Znaczący gest obmycia nóg, ustanowienie Eucharystii, długa mowa do uczniów, a później modlitwa w Ogrójcu i pojmanie. Znamy dobrze przebieg tych zdarzeń i ich zakończenie. Jednak teraz postaraj się wczuć w towarzyszącą im atmosferę, pełne napięcia oczekiwanie na to, co się wydarzy. Czy przypomina to jakieś wydarzenie z twojego życia? Może oczekujesz teraz na jakąś ważną decyzję? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeżeli rodzą się jakieś tam w was pytania, jakieś takie też bunty może, czy coś takiego, to czy macie możliwość, żeby skorzystać właśnie, nie wiem, popytać siostry, zapytać, porozmawiać, też tak po ludzku gdzieś wyżalić się? Tak, właśnie specyfika tej szkoły jest taka, że ponieważ jest mało osób, są małe klasy, siostry mają większy taki dostęp do nas indywidualnie i mają ten czas dla nas, znajdują, żeby tak prywatnie też porozmawiać. Bardzo często nam pomagają w pewnych problemach, no, po prostu są dla nas. Dziewczyny, jesteście w tej szkole, która ma bardzo dobry poziom, bardzo wysoki poziom. Wiecie, że musicie dużo pracy włożyć w przygotowania. Jakie plany na przyszłość? Chciałabym w przyszłości studiować prawo, a następnie zostać prokuratorem. A czy kiedy patrzysz na swoją przyszłość i myślisz sobie, kiedy będę miała dzieci, to chciałabym je posłać do takiej szkoły? Tak, zdecydowanie. Chciałabym, żeby tutaj moje córki, czy też nawet i synowie chodzili.
atmosfera, która się tutaj tworzy, ona sprawia, że uczennice tutaj wracają albo posyłają swoje dzieci? Uczennice wracają, mają swoje zjazdy, tak zwane lecia matur. Od pięciolecia matury po 60, nawet trzylecie matury. O, proszę. Tak, różnie to bywa, ale wracają bardzo chętnie. Wracają też indywidualnie, przyjeżdżają tutaj ze swoimi dziećmi, rodzinami, spotykamy się z nimi, rozmawiamy, no i posyłają swoje córki, a również synów, tak, takie były głosy, dlatego też otworzyłyśmy się na chłopców, ponieważ nasze uczennice szukały po prostu dobrej szkoły dla swoich synów. Zdarza się tak właśnie, że mama chodziła, może i babcia nawet chodziła, siostry chodziły, prawda, do szkoły i dlatego ona też tutaj przyszła, bo wie, jak tu jest. Już tutaj od małego na przykład przyjeżdżała po swoją siostrę starszą. Dzisiaj, no kiedy borykamy się z dużą taką laicyzacją, sekularyzacją, kiedy coraz trudniej odnosić się do tych wartości, wy, dziewczyny, które są no, w pewnym sensie, tak można powiedzieć, wyrwane z tego świata bardzo mocno nacechowanego chociażby no, też dużą rozwiązłością, dużym takim samostanowieniem o sobie, przedstawiacie im bardzo konkretne wymagania, przedstawiacie im bardzo konkretne zasady, wedle których tutaj muszą działać, chociażby mundurek, modlitwa poranna. Z dużym oporem spotykacie się, czy one jednak dobrowolnie na to wszystko przystają? Opór to jest taka naturalna część wzrastania, prawda? I to byłoby dziwne, gdyby w nastolatkach nie było jakiegoś oporu czy buntu. My się temu nie dziwimy, to jest coś, przez co przechodzi każdy młody człowiek. My też, prawda, pamiętamy, jak się buntowałyśmy jako nastolatki. To, co jest dla nas ważne, to nie to, żeby nie było buntu, tylko żeby był dialog, żeby była prawda, żeby można było z tymi dziewczynami, chłopcami również rozmawiać na te tematy, żeby była ta przestrzeń porozumienia po właśnie dialogu. To jest ogromnie ważne dla nas, żeby budować relacje, w których możemy wymieniać swoje poglądy, możemy dzielić się, nawet jeśli rozumiemy pewne rzeczy inaczej. Taką charakterystyczną cechą, i to jest to, co chyba też dla nas jest bardzo ważne, to jest, żeby stworzyć w klasztorze, tutaj w szkole naszej, bo to klasztor i szkoła to jest właściwie jedno, my jesteśmy w jednym budynku, nie oddzielamy się, siostry nie oddzielają się od szkoły, żeby stworzyć właśnie takie poczucie rodzinności i bliskości. Z nami są uczennice drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego, Weronika, Michalina i Alicja. Dziewczyny, jak wygląda w szkole tutaj u sióstr dobór przedmiotów? Wy możecie sobie same wybierać przedmioty, których się będziecie uczyć? Czy jest jakiś określony kanon? My w pierwszej klasie mamy lekcje normalnie, wszystkie przedmioty i co jakiś czas siostra dyrektor prosi nas o kartki z przedmiotami, które chciałybyśmy rozszerzać i po prostu też typujemy studia, na które chciałbyśmy się dostać i po prostu same sobie dobieramy odnośnie studiów, jakie przedmioty chcemy, jakie nam się podobają, co chciałybyśmy w przyszłości robić, więc to nie jest nam w żaden sposób narzucane. Czy jest jakiś wymóg dotyczący na przykład ilości ludzi, którzy powinni się zapisać na dany przedmiot, żeby on był realizowany w rozszerzeniu? To znaczy chyba z tego, co się orientujemy, to dwie albo trzy osoby. Zależy też od wielkości klasy, tak? Tak, zależy jak duża jest klasa i wtedy po prostu wybiera się, ile osób chce na dane rozszerzenie i się wtedy sprawdza, czy może to być, tak. A generalnie możemy powiedzieć, że szkoła ma taki bardziej profil humanistyczny czy ścisły? Czy to jest rzeczywiście szkoła ogólna i każdy może się tutaj odnaleźć? Myślę, że każdy może się tutaj odnaleźć. Tak naprawdę mamy zarówno osoby, które są bardziej humanistyczne, jak i ścisłe, więc to jest mieszanka taka. Macie porównanie ze szkołami publicznymi, powiedzmy, czy macie też kolegów swoich znajomych. Powiedzcie, czy tutaj te przedmioty, które macie, są realizowane w jakiś inny, niezwykły sposób? Czy to, że na przykład jest mniej osób w klasie, to też wpływa na przeprowadzanie lekcji? Tak, no na przykład w pierwszej klasie liceum byłam w innym liceum, to było takie publiczne liceum. I tam było bardzo dużo osób w klasie, nawet na rozszerzeniach już, więc bardzo ciężko było się skupić i przeprowadzić całą lekcję i o wiele mniej materiału było robionego na lekcji. Nauczyciele podchodzą do was w sposób indywidualny, czy traktują was jako klasę w całości? Wydaje mi się, że to jest bardziej podchodzenie do nas w bardzo taki sposób indywidualny i jednak jest takie też nakierunkowanie na nas. Jeżeli mamy jakąś potrzebę, no faktycznie nauczyciele starają się nam pomóc w naszym problemie i potrzebie, że to jest bardziej takie skierowane na nas, jeżeli na całokształt całej klasy, tak? Jeżeli faktycznie mamy czymś problem, to nauczyciel jest w stanie nam pomóc indywidualnie, nie tak, że powiedzmy widzę, że klasa ogarnia, ale ty nie, no to zostawiam cię z tym problemem, tak jak zdarza się w niektórych szkołach. To jest faktycznie, jeżeli chcesz przyjść, to ja ci pomogę. Wy jesteście tymi uczennicami, które mieszkają w internacie.
Czy dojeżdżacie? Ja dojeżdżam, a dziewczyny mieszkają. Tak. Jeżeli mieszkacie tutaj na miejscu, to czy jest taka możliwość, żeby się zgłosić do siostry na przykład, która uczy danego przedmiotu i poprosić ją, żeby pomogła poza godzinami lekcyjnymi, poza tym, tą oficjalną siatką godzin? Czasami ja się na przykład zgłaszam do sióstr na przykład z angielskiego albo chemii, żeby na przykład zaliczyć jakieś kartkówki, albo też o wytłumaczenie czegoś, jeśli nie rozumiem, albo z matematyki też mogę przyjść do siostry i zawsze poprosić o pomoc. Mimo tego, że dojeżdżam, to też jest taka możliwość, że faktycznie pójdzie się do siostry i poprosi. To jest właśnie komfort szkoły, że siostry mieszkają tutaj na miejscu, są tak naprawdę 24 godziny na dobę z nami, więc zawsze można podejść, poprosić i siostra, jeżeli na przykład w danym momencie nie może, bo ma jakieś obowiązki, zawsze wyznaczy nam termin, można przyjść i poprosić o pomoc i zawsze tą pomoc dostaniemy. Powiedzcie jeszcze z takiej innej perspektywy, może trochę zostawmy perspektywę naukową, taką czysto szkolną, ale no, jako też dziewczyny w wieku, nie wiem, dojrzewania, rozeznawania, rozpoznawania, zadawania sobie pytań różnego rodzaju przecież, to każdemu się z nas zdarza. Jesteście w szkole sióstr, ale też przecież macie internet, też macie telefony, też macie dostęp do świata, nie jesteście wyrwane z tego wszystkiego. Kiedy pojawiają się wam jakieś pytania, jakieś wątpliwości, trudne takie perspektywy, no też życiowe, pytania, na które normalnie sobie same nie potraficie odpowiedzieć, jeżeli możecie zwrócić się do sióstr, macie też taką możliwość, żeby z nimi indywidualnie porozmawiać, nawet na takie tematy niezwiązane z nauką. No tak, w końcu każda klasa ma wychowawców i to tak chyba wszędzie jest, no na pewno tutaj. No i jeśli ktoś ma jakiś problem, jakieś wątpliwości, no to można pójść do na przykład wychowawczyni, chyba jest po prostu najwygodniej, najlepiej, bo to taka najbliższa siostra nam, i porozmawiać po prostu i wtedy ona może rozwiać wątpliwości albo przynajmniej pomóc w jakimś problemie. Szkoła ma też niezwykłą patronkę i patronów, bo tutaj w tym miejscu patronuje wam pani Jazłowiecka oraz towarzyszyli wam też przez lata ułani. Wszystko zaczęło się w Jazłowcu w 1919 roku. Jazłowiec, nasz pierwszy klasztor macierzysty, obecnie Ukraina na Podolu. To jest pierwszy klasztor, który założyła matka Marcelina na ziemiach polskich, jeszcze pod zaborami. W 1863 roku klasztor, który powstał i tam pierwsza szkoła oczywiście dla dziewcząt. I ważna data dla tego klasztoru to 1919 rok, wojna polsko-ukraińska i właśnie 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, wtedy jeszcze nie nazwany Jazłowieckim, ale 14 Pułk Ułanów, który wyswobadza miasteczko Jazłowiec i klasztor. I to jest ich pierwsze zwycięstwo na ziemiach Polski. I od tego momentu nawiązuje się przyjaźń pomiędzy 14 Pułkiem Ułanów i siostrami niepokalankami. No i oczywiście figurą Matki Bożej Jazłowieckiej, której oni przypisywali swoje zwycięstwo pod Jazłowcem. Obierają sobie ją jako patronkę pułku, mają wyhaftowaną ją na swoim sztandarze, noszą jej medaliki. No i co roku pielgrzymują do niej, kiedy jeszcze była w Jazłowcu. Po 1946 roku, kiedy wyrzucono nas z Jazłowca, Matka Boża Jazłowiecka z siostrami przybyła tutaj do Szymanowa i od tego czasu jest to jej sanktuarium. I tutaj również ta tradycja 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich jest nadal kultywowana przez współczesnych żołnierzy i przez rodzinę Ułanów Jazłowieckich. Także te patriotyczne tradycje nadal są żywe dla nas co roku. Obchodzimy różnego rodzaju uroczystości. I wraz z wami obchodzą je również dziewczęta, wychowanki i już teraz wychowankowie szkoły. Tak. Czego życzyć, oprócz tego, żeby szkoła dalej nieprzerwanie trwała przynajmniej przez 100 lat i miała właśnie uczniów? Myślę, że tego, żebyśmy były wierne charyzmatowi błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej, żebyśmy wychowywały właśnie w duchu jej czterech zasad wychowawczych, żebyśmy prowadziły te dziewczyny nasze i chłopców do Pana Boga. Na tym nam najbardziej zależy, żeby oni nawiązali żywą relację z Bogiem, żeby tę relację umacniać. No i żeby służyli naszej ojczyźnie w przyszłości, swoim życiem, swoją pracą.
Na terenie szkoły i klasztoru znajduje się sanktuarium. To właśnie tutaj w 1946 roku 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich przywiózł Matkę Bożą Jazłowiecką ze swojego sanktuarium. I od tej pory Maryja czuwa i troszczy się nad wychowankami liceum oraz nad siostrami niepokalankami. To tutaj przybywają pielgrzymki, aby wypraszać u Matki Bożej potrzebne łaski. Myślę, że piękny i niezwykły ten materiał, który bardzo konkretnie oddawał klimat Szymanowa. Jakie wrażenia na gorąco? Bardzo. Mnie się bardzo podobało. Bardzo dziękuję. Bardzo piękny film. Chętnie bym przyszła do tej szkoły jako uczennica. No właśnie, siostro, bo dużo siostra mówiła o historii szkoły, ale też mówiła o tych zasadach, wedle których matka Marcelina chciała kształtować młode pokolenie dziewcząt. Dziś już te zasady są też wdrażane w formację chłopaków. Czy rzeczywiście te zasady, które kiedyś przedstawiła błogosławiona matka Marcelina Darowska, są wartościami no, ponadczasowymi, pomimo że już 100, ponad 50 lat minęło? Ja myślę, że tak. Zarówno budowanie, uczenie, budowanie relacji z Panem Bogiem, takiej żywej relacji z żywym Bogiem, to jest przecież fundament naszego życia i fundament każdego człowieka. Miłość do ojczyzny. Coś, co chyba dzisiaj jest też szczególnie ważne, żebyśmy mieli takie poczucie tożsamości, poczucie misji. Obowiązki stanu, właśnie miłość do obowiązków, o których tutaj siostra Donata wcześniej wspominała. To jest coś, co pomaga jakoś ukształtować też charakter, coś, co pomaga rozwijać młodego człowieka. Nie jest to łatwe oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne. I nauka dzieci myślenia, również trudna zasada, ale ważna też, po to, żeby umiejętnie wybierać, podejmować właściwie decyzje, żeby rozeznawać się w swoim życiu. Dziewczęta, kiedy wy słuchałyście tego wszystkiego i kiedy patrzycie na siostry, to czy rzeczywiście możecie powiedzieć, tak, ja doświadczam tego, że jestem kształtowana właśnie w taki sposób i sama widzę, że te rzeczywistości się we mnie rozwijają? Tak, siostry naprawdę realizują te zasady matki Marceliny w naszym życiu codziennym. I są one, znaczy widzimy to, że siostry jak najbardziej starają się te nauki matki Marceliny właśnie wprowadzać. Niekiedy nawet na lekcji siostry tam wspominają konkretnie właśnie o tych założenia. A czy po sobie widzicie, że rzeczywiście no to jest coś, co mi daje jakiś taki sens, kierunkowuje mnie na przyszłość? Czy no nawet podczas takich prostych wyborów ja widzę, że faktycznie to, co kiedyś gdzieś tam siostry mówiły, czy to, co usłyszałam, sprawia, że rzeczywiście idę w tą stronę, nie chcę wybrać czegoś innego, tylko akurat właśnie tą miłość do ojczyzny, czy myślę bardziej w cudzysłowie? Ja myślę, że to może nawet nieświadomie, ale na pewno ten proces wychowawczy jest i widzimy to po sobie, im dłużej jesteśmy w szkole. Widzimy ten rozwój i to, jak dojrzewamy w różnych aspektach. I to niekoniecznie, że świadomie, że myślimy o tym, ale tak faktycznie jest, że działają w nas te nauki sióstr. Mm-hmm. Jesteście jak te księżniczki, tak też w wywiadzie było powiedziane.
bardzo mocny akcent na kobiecość. I to też jest niesamowite. No, wiadomo, teraz to już się będzie musiało trochę zmienić, bo też chłopaki pojawili się w szkole. To dobrze, bo to też na pewno ma jakieś swoje perspektywy. A w ogóle na początku to może dlaczego taka decyzja została podjęta, żeby jednak otworzyć mury szkoły również dla chłopców? Trochę już wspomniałyśmy o tym w materiale. To był taki głos naszych i wychowanek dawnych, i też innych rodziców, którzy posłali córki. Pytali o to, czy nie mogliby też przysłać swoich synów. Więc tak odczytałyśmy, że być może jest to właśnie ten moment, kiedy trzeba otworzyć mury Szymanowa również dla chłopców. Nie boicie się, że to takie trochę sprzeniewierzenie się matce założycielce? Nie, absolutnie. Tak myślimy, że matka Marcelina podjęłaby tę samą decyzję. Że to już jest taki czas, kiedy należałoby właśnie Szymanów otworzyć dla chłopców. Chociaż nie była to decyzja łatwa na pewno i wiele i naszych uczennic obecnych, zresztą tutaj siedzących też w studio, i wiele sióstr miało pewne obawy i wątpliwości. Zastanawiałyśmy się, czy jest to dobry pomysł. No, należy pamiętać o tym, że chłopcy nie mieszkają w internacie, że to jest tylko dla chłopców, którzy dochodzą, tak zwanych eksternistów, tak? Uczniów eksternistycznych. Oni uczą się w naszej szkole, ale nie mieszkają w internacie. Mhm. Czyli pod tym względem tu zasada została zachowana. Dziewczyny, kiedy patrzycie w przyszłość z tym, no, jeszcze część z was dłuższym, część krótszym bagażem doświadczenia, jesteście spokojne o waszą przyszłość właśnie dlatego, że kończycie taką szkołę z bardzo wysokim poziomem, z dobrym przygotowaniem do życia, Zosia? Myślę, że tak. Myślę, że to była też po części, dlatego wybrałam tę szkołę, żeby mieć jakąś taką pewność i świadomość tego, że ta szkoła mnie trochę ukierunkuje i pozwoli podjąć właściwe decyzje w przyszłości. I też na pewno pomoże, bo wykształcenie, które dostajemy w tej szkole, no na pewno otwiera wiele bram i myślę, że nie jesteśmy tylko ukierunkowane w jednym kierunku, ale również mamy taką perspektywę szerszej znajomości wiedzy i takiej ogólnej wiedzy. Barbara, gdybyś miała zareklamować w cudzysłowie szkołę jakimś swoim koleżankom, czy chociażby tym, które nas teraz oglądają, które boją się właśnie, czy iść do szkoły, która jest szkołą prowadzoną przez siostry, bo nie wiem, boją się czegoś, to co byś im powiedziała? Że nie ma się naprawdę niczego bać, bo tutaj nikt nie gryzie, naprawdę. Jest dobrze, trzeba się przyzwyczaić, fakt, bo to jest zmiana życia, zwłaszcza jeżeli mieszka się w internacie. Natomiast tutaj jest taka rodzinna atmosfera i po pewnym czasie człowiek już tak zauważa, że hej, ja tutaj właściwie pasuję. I to jest właśnie ten czynnik, który mógłby zachęcać do dołączenia do szkoły pomimo tego strachu, niepewności. A jak ja tu się odnajdę, a co tutaj będzie? Bo otrzymujemy bardzo dużo wsparcia od koleżanek i od sióstr. Siostro Donato, matka Marcelina mówiła, że dzieciom trzeba stworzyć piękne dzieciństwo, piękne warunki, bo to będzie dla nich tak naprawdę fundament na całe życie. Mówiła siostra też w materiale o zjazdach tych dziewcząt, które kończyły szkołę 5, 15, 30 czy nawet 60 lat temu. Jakimi świadectwami one się dzielą? Te zjazdy to jest zawsze dla nas przeżycie, również te wizyty indywidualne, kiedy one przyjeżdżają bez zjazdu, bo chcą właśnie się podzielić czymś. I czasami oczywiście, tak jak życie, są to dramaty, czasami są to jakieś nieszczęścia, czasami są to jakieś trudne sytuacje, na przykład uczennica, która spodziewa się dziecka, już wie, że to dziecko będzie miało zespół Downa. I wszyscy namawiają ją na aborcję, prawda? A ona razem z mężem mówi nie, to jest nasze dziecko, my tego dziecka nie zabijemy. Takie świadectwa bardzo nas budują. Pamiętam taką uczennicę, która nie aż tak dawno temu kończyła szkołę. Była taką bardzo niezależną osobą. I tak wydawało mi się, że ona niewiele jak gdyby czerpie z tego systemu wychowawczego, z tego, co my próbujemy jej przekazać.
wróciła po latach do szkoły i mówi: siostro, siostry miały rację. Ja naprawdę uważam, że rodzina jest najważniejsza. Przeprowadziła się z Warszawy do swojej małej miejscowości, jest prawnikiem, zostawiła bardzo intratną pracę w Warszawie właśnie na rzecz słabszej pracy, słabszych zarobków, ale dlatego, że chciała być z mężem i chciała budować rodzinę. Oczywiście nie zawsze tak jest, to nie można tego ukrywać, są i trudne inne sytuacje. Ale my cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu za takie świadectwa. No i modlimy się za wszystkich, za wszystkie nasze dziewczyny, no i za wszystkich chłopców teraz też. Ile szkół siostry prowadzą w Polsce? To trzeba by wyliczyć. Spróbujmy. Zaczniemy od najstarszej, czyli od Nowego Sącza. Tak? Nowy Sącz, tam jest szkoła technikum hotelarsko-gastronomiczne i szkoła branżowa. Potem mamy Szymanów, liceum ogólnokształcące. Mamy Jarosław jest najstarszą szkołą na ziemiach polskich. Tam mamy szkołę podstawową i mamy jeszcze Warszawę, szkołę podstawową i przedszkole oraz przedszkole w Łomiankach i liceum ogólnokształcące w Wałbrzychu. Chciałoby się więcej? Chciałoby się. Ale kadry nie pozwalają, czy pozwalają? Trochę sił za mało. Trochę nas jest po prostu za mało, żeby otwierać kolejne szkoły. Czyli o to też trzeba się modlić, o powołania, żeby było więcej sióstr, żeby można było tak wspaniałe placówki, jak chociażby Szymanów, otwierać. A ja bardzo gorąco i serdecznie zapraszam naszych telewidzów do tego, żeby zadzwonić do naszego studia i podzielić się może swoim doświadczeniem, może jakaś wychowanka sióstr właśnie szkoły w Szymanowie, tej szczególnej szkoły, nas ogląda i chciałaby się podzielić swoim doświadczeniem. Może rodzice, których dzieci chodziły, tudzież chodzą do szkoły, również chcieliby zadzwonić. Albo po prostu ktoś chciałby z naszych telewidzów zadać pytanie siostrom, tudzież dziewczętom, które są z nami w studio. Gorąco do tego zachęcamy. Numery telefonu widoczne są na ekranie 56 657 0011 oraz 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów spoza granic naszej ojczyzny kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Zachęcamy do tego, żeby się tym podzielić. Te cztery zasady, na których budowała matka Marcelina, to jest niesamowita taka też perspektywa przyszłościowa, bo pomimo tego, że te zasady powstały w XIX wieku, to tak naprawdę są aktualne do dziś. Dla mnie taką niesamowitą jest ta ostatnia. A mianowicie nauczyć dzieci myśleć, bo matka Marcelina też kiedyś powiedziała, że jej nie chodzi o to, żeby wychować dzieci grzeczne, poukładane, żeby były po prostu tylko nauczone, ale żeby właśnie potrafiły sobie poradzić w każdej, jak można parafrazując te słowa, poradzić w każdej sytuacji życia. Dziewczęta, czy wy możecie powiedzieć, że tak, rzeczywiście to wszystko, co jest w szkole, to nas uczy myśleć i patrzeć z perspektywą w przyszłość? Tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć, bo tak jak ojciec to pięknie ujął w słowa, my w Szymanowie naprawdę uczymy się myśleć, a nie tylko uczymy się przedmiotów czy tego, jak wypełniać obowiązki. Jest taka bardzo duża świadomość tego, że każdy z nas ma swój rozum i nie musi ulegać żadnym wpływom, zwłaszcza jeżeli na dłuższą metę robią nam one krzywdę. Tym bardziej, że dziś, kiedy jest taki bardzo mocny wpływ tych wszystkich zewnętrznych środowisk, no macie przecież, tak jak żeśmy mówili w materiale, macie dostęp do Facebooka, TikToka i innych rzeczy, no walczyć z tym jednak nie jest łatwo chyba, dziewczęta. No nie jest, ale właśnie tak jak ksiądz wspominał, te nauki sióstr, które bardzo mocno realizują w naszym życiu, gdzieś tam w nas działają i mimo że siostry mają na nas duży wpływ po części, to dają nam też taką niezależność w decydowaniu i właśnie to nas, myślę, uczy myśleć. Bardzo dziękuję. I odbieramy pierwszy telefon od naszego telewidza. Halo? Halo? Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił? Szczęść Boże, Justyna. Witamy Pani Justyno. Pani dzwoni jako kto?
Mama ucznia. O proszę, czyli ucznia, chłopaka, tak? Chłopaka. No właśnie, to bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. To wtedy będziemy w takim razie będziemy mieli okazję bezpośrednio zapytać. Pani Justyno, dlaczego akurat wybrała pani tę szkołę dla swojego syna? No to wymagało jednak pertraktacji z siostrami, i to bardzo mocnymi. Właściwie szkołę wybrał mój syn w porozumieniu ze mną. To znaczy wiedziałam oczywiście, że siostry w tym roku uruchomią nabór dla chłopców, natomiast to moje dziecko, kiedy dowiedziało się, że będzie miało możliwość chodzenia do tej szkoły, właściwie podjęło decyzję, z którą ja się w 100% zgodziłam. Mhm. A dlaczego akurat, no nie wiem, była szkoła bliżej, była szkoła dalej, można było wybrać coś innego, a tutaj akurat, no takie liceum, nie bała się pani, nie wiem, że na przykład syn będzie miał przyczepioną jakąś, nie wiem, łatkę, że to teraz idzie do dziewczyńskiego liceum? Nie, absolutnie. Sama z tego czasu planowałam być uczennicą tej szkoły, tylko kwestie zdrowotne nie pozwoliły mi na to. I absolutnie szkoła jest fantastyczna, jeżeli chodzi właśnie o to, o czym dziewczynki mówiły, zarówno o atmosferę rodzinną, o małoliczne klasy, jak również o przygotowanie do późniejszych studiów, tak, do otwarcia na już życie zawodowe dorosłe. Mhm. Jakieś słowo zachęcające dla tych, którzy chcieliby swoje dzieci posłać do tej szkoły, a boją się właśnie? Absolutnie nie ma czego się bać. Jest świetnie. Jest świetnie, dzieciaki sobie pomagają. Jest super atmosfera. Jest właśnie rodzinnie, nie ma żadnych łatek. Nikt nikogo nie obraża, nie poniża. Wręcz przeciwnie, dzieciaki sobie pomagają. Ja jak najbardziej się podpisuję pod tym, że można każde dziecko tam wysłać do tej szkoły. Pani Justyno, jeszcze wykorzystując fakt, że pani jest z nami jako rodzic, proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia relacji właśnie rodziców z siostrami, rodziców z nauczycielami? Te relacje też są bardzo, bardzo dobre, dlatego że małoliczne klasy powodują, że właściwie siostry mają kontakt z każdym rodzicem. Rodzic, jeżeli miałby problem ze swoim dzieckiem, zawsze może kontaktować się z siostrą, czy to przez dzień, czy wręcz prywatnie, tak telefonicznie, prosząc o jakąkolwiek pomoc, i tak naprawdę każdą pomoc jako rodzice dostajemy. Nie chodzi tylko o pomoc w kwestii nauki szkolnej, ale również w kwestiach, no, każdych, na dobrą sprawę. Mm-hmm. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, za to świadectwo, za podzielenie się tym właśnie z tymi swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami. Jak ma syn na imię? Szymon. Bardzo z tego miejsca też pozdrawiamy Szymona i wszystkich chłopaków, którzy chodzą do Szymanowskiego liceum. Bóg zapłać, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję. Siostro, ilu chłopaków teraz jest w szkole? 5. Pięciu, czyli to taki dobry zalążek, początek, tak? Tak, 4 jest w pierwszej klasie i 1 jest w mojej klasie 3. Siostra jest też wychowawczynią. Jakie, że tak powiem, przeżycia jako wychowawca? Związane z chłopcami. W ogóle z tą pracą, ale może też szczególnie właśnie trzeba było teraz przestawić się jednak. Już nie drogie dziewczęta, tylko drodzy. Tak, tak. No językowo rzeczywiście jeszcze musimy popracować, bo wiadomo, że mamy przyzwyczajenie mówić inaczej. Od 100 lat. Właśnie, to jest kawał czasu. Rozmawiałyśmy bardzo dużo też o tym, żeby przygotować się też i nauczyć też otwierać i współpracować też z chłopcami. Myślę, że to jest ważne i potrzebne. Myślę, że również dla dziewcząt. Tak jak ojciec wcześniej wspominał o kobiecości. No ta kobiecość też pięknie się rozwija właśnie w połączeniu z męskością. Jakoś też dojrzewają oni razem obok siebie. No w mojej klasie akurat jest taki układ, że ja mam 17 dziewczyn i 1 chłopiec. Myślę, że Wojtek czuje się dobrze w klasie i dziewczyny razem z Wojtkiem również. Uczymy się siebie, oswajamy się z taką nowością. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. O, bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon od naszych telewidzów. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Estera, jestem absolwentką szkoły sióstr w Szymonowie. W tym roku kończę 10 lat od matury. O proszę, i jakie wspomnienia, jakie przeżycia? No, wspomnienia są cudowne, wspaniałe. Szkoły wspominam bardzo miło, sympatycznie, zarówno siostry, jak i dziewczęta. Uważam, że to jest niezwykłe miejsce i jakby dla każdego, dla każdej dziewczyny, jak teraz już chłopaka, wszyscy, którzy się zastanawiają, mają jakieś wątpliwości, to uważam, że to jest świetny wybór i to nie były zmarnowane lata, a wręcz przeciwnie, to był wyjątkowy czas. No i nie żałuję, że byłam w tej szkole. Z takiej perspektywy formacji ludzkiej, czy rzeczywiście to wszystko, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali w naszym programie, te zasady, te no też pewnego rodzaju ograniczenia, czy one pomogły w formacji takiej, którą dzisiaj widać w wyborach codziennych? Jak najbardziej ten uporządkowany plan dnia, zasady, które siostry jakby nam narzucały, one później w przyszłości mają swoje plusy i pomagają w życiu codziennym, także jak najbardziej. A naukowo? Również. To i to, co było mówione na temat matury, to prawda, że no, dziewczęta ją zdają na wysokim poziomie i nie ma co się martwić, że oj, nie zdam matury. Także siostry idealnie przygotowują zarówno do zdania egzaminów maturalnych, jak później do życia w już tak zwanym świecie pozaszymanowskim. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że wielka wdzięczność Panu Bogu i ludziom za czas w Szymanowie. Ogromna wdzięczność. Tak jak powiedziała błogosławiona matka Marcelina, wdzięczność jest skalą duszy. Tak ja do końca życia będę wdzięczna siostrom, jak również Panu Bogu, że mogłam spędzić te 6 lat właśnie w tym miejscu. Czyli również, Pani Estero, zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy się wahają albo którzy rozeznają, w którą stronę pójść, właśnie Liceum Szymanowskie, tak? Oczywiście. Zachęcam wszystkich, którzy wątpią i się zastanawiają, żeby podjęli właśnie tą dobrą decyzję. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Piękne to kolejne świadectwo, piękne to kolejne doświadczenie, że właśnie ten czas niezwykły później procentuje. No, ze swojego doświadczenia myślę, że każdy może tak powiedzieć, że czas ogólniaka to jest czas, który faktycznie później daje, procentuje na całe życie. Jeżeli źle wybierzemy, to będziemy się odbijać od tej decyzji później, a jeżeli dobrze, to ona będzie procentować. To jest piękne doświadczenie i piękne przeżycie właśnie tego wszystkiego, tego budowania fundamentu. A jak to też wygląda w tej perspektywie patriotycznej? Matka Marcelina zwracała uwagę na to, żeby właśnie kształtować tę myśl patriotyczną. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to trochę już jest takie niemodne. No, w świecie kosmopolitycznym, kiedy za nieduże pieniądze można polecieć na drugi koniec świata tak naprawdę i doświadczać zupełnie innej kultury, zupełnie innych wartości. Czy to jest sens budować jeszcze takie przywiązanie do miejsca, przywiązanie do ojczyzny? No, myślę, że tym bardziej, tak jak ojciec powiedział, w świecie, w którym nie docenia się narodowości własnej, budowanie szacunku do własnej kultury, do własnego języka, historii, pięknych postaci, zaznajamianie młodych z pięknymi postaciami historycznymi jest ogromnym zadaniem. Ale z drugiej strony myślę sobie, że właśnie na tle innych kultur ta nasza kultura może bardziej jeszcze nam zabłysnąć. My możemy jeszcze bardziej ją docenić. Kiedy poznajemy inne kraje, inne narody, możemy też zobaczyć piękno w nich i zobaczyć piękno w nas, prawda? Zobaczyć, czym się różnimy, co mamy wspólnego. Także myślę, że jest to ogromne zadanie i tym bardziej aktualne teraz. Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon od naszego telewidza. Halo? Halo, jestem Urszula, dzwonię z Niemiec. Witam. Czy ksiądz mnie słyszy? Tak, słyszymy, prosimy, bardzo, jest pan na antenie. Jestem zauroczona tym programem, a dlaczego? Bo siostra Sara, siostrą Ruth, były 30 kwietnia u nas w Niemczech, w polskiej misji katolickiej. No.
I patrzę na nią, na to wszystko. Zapraszali nas właśnie do Szymanowa, jak będziemy z pielgrzymką. I to było wszystko, to był taki piękny dzień. To się nazywało Die Gnade eine Frau zu sein. Myśmy oczywiście wszystkie były z Polski, wszyscy żeśmy po polsku mówili i tak dalej. I chciałabym z całego serca, widzę teraz to na żywo, co za piękne, piękna szkoła, co za piękny, w ogóle modlę się za te siostry i modlę się za was z całego serca, za wasze zakony, bo to jest coś pięknego. Mój syn, muszę tak króciutko powiedzieć, też chodził do ogólniaka w szkole właśnie, ale to była misja, misjonarze byli, ale też były chłopcy i dziewczyny i był tam tak szczęśliwy, w tej chwili już ma 33 lata i ciągle wraca i ciągle tam jest i ciągle się spotykają. Przepiękne, przepiękne, przepiękne. Jeszcze raz z całego serca pozdrawiam. Uściski dla siostry Sary i siostry Rut i jeszcze były dwie panie cywilne. I życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego i dalej, żeby wszystko się rozwijało. I obiecuję, że będę się modlić. Szczęść Boże! Bóg zapłać, pani Urszulo. Serdecznie, serdecznie dziękujemy. No proszę, nawet żeśmy się nie spodziewali, że taka będzie publiczność i takie będzie audytorium. Również oczywiście pozdrawiamy. Tak już powoli zbliżając się ku końcowi, czego możemy sobie, w programie żeśmy o tym mówili w filmie, ale czego możemy sobie życzyć, jeżeli chodzi o konkretnie Liceum Szymanowskie? Wierności charyzmatu, to padło w materiale. Natomiast dziś, kiedy patrzymy na te nasze różnego rodzaju zawirowania, też no, problemy, które są w świecie. Ja myślę, że możemy jeszcze sobie życzyć takiej odwagi ludzi młodych, którzy chcieliby przyjść, zobaczyć naszą szkołę, poznać ją, spotkać się z nami, porozmawiać, poznać innych. No warto przyjechać i spróbować, tak? My też oferujemy takie możliwości, żeby przyjechać na jeden dzień czy na kilka dni, żeby pobyć zarówno też w internacie, na lekcjach, zobaczyć jak to jest, spróbować i zdecydować co dalej. Szkoła Szymanowska to szkoła, która buduje, nie chcę powiedzieć, że dla elity, ale to szkoła, która buduje elity? Taki był zamysł matki Marceliny, żeby wychowywać kobiety, które będą miały wpływ na tych wszystkich, z którymi w przyszłości się zetkną. To było oczywiście na początku dziewczęta z rodzin ziemiańskich, ale w tej chwili no, tworzymy wraz z innymi szkołami katolickimi, chcemy tworzyć tę elitę intelektualną Polski i zależy nam na tym, żeby osoby, młodzi ludzie, którzy wychodzą z naszych szkół, absolwentki, absolwenci, mieli dobry, pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo, żeby budowali Polskę. Dziewczyny, za rok matura. Patrzycie ze spokojem na to, co będzie w przyszłości. Siostra tak spojrzała, jaka będzie odpowiedź. Patrzycie ze spokojem, widząc chociażby swoje koleżanki, które w tym roku maturę zdawały. Myślę, że na pewno ze spokojem, ale w głębi duszy jest też pewnego rodzaju przerażenie, no bo mówimy o tym, że to egzamin dojrzałości, że to najważniejszy sprawdzian w życiu i jest pewne takie napięcie, ale myślę, że siostry bardzo pomocnie wpływają na nas i jakby budują w nas taką właśnie pewność i świadomość tego, że uczyłyśmy się przez te 3 lata, uczymy się w zasadzie od początku naszej nauki i że mamy tą świadomość, że pójdzie nam dobrze. Mamy nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Na pewno pójdzie dobrze. Nie wiem, czy w historii była jakaś matura, która była niezdana. Może nie wchodzimy w takie szczegóły, ale jestem przekonany o tym, że wyniki będą bardzo, bardzo dobre. Na zakończenie, niech tradycji stanie się zadość, pozdrowienia. Zaczynamy od Barbary. To ja bym chciała serdecznie pozdrowić koleżanki ze szkoły, z klasy, które na pewno mnie teraz słuchają i nas tutaj. Moje wszystkie siostry uczące i te siostry, które gdzieś na korytarzu jak duchy trochę się przewijają. Moją rodzinę, która mnie do tej szkoły przysłała i wszystkie osoby, które mnie przez pierwsze kilka miesięcy cierpliwie słuchały. Na początku takiego lekkiego narzekania, a potem szczęścia i zachwytu. Mhm, Barbara. Agata? Ja bym chciała pozdrowić oczywiście moich rodziców i moje siostry, którzy na pewno oglądają z wielkim podziwem. No i wszystkie siostry i dziewczyny, które też nas oglądają ze szkoły. Mhm, Zofia? Ja również bym chciała pozdrowić moje koleżanki, które wiernie mnie wspierały
oraz moją rodzinę, moją babcię i moją mamę, która jutro będzie obchodzić swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Do życzeń się oczywiście dołączamy. Siostra? Ja również pozdrawiam najpierw nasze siostry, które od samego rana już nam dopingują, wspierają nas z tej podróży tutaj do telewizji. Dziękujemy też za to. I pozdrawiam również moją klasę i wszystkich naszych wychowanków, tych obecnych, którzy teraz też oczywiście się z nami łączą i dawne nasze wychowanki, te osoby, które dzisiaj też zadzwoniły. Także bardzo dziękujemy też za te telefony i szczególnie tutaj kobiety z Niemiec mocno pozdrawiamy. I moją rodzinę właśnie, bo mama mówiła, że będzie oglądać i również pozdrawiam moich bliskich. Bardzo serdecznie również pozdrawiamy, siostra. Oczywiście pozdrawiam moich najbliższych, moją rodzinę i szczególnie wychowanki, które ja tak czuję, że my jesteśmy bardzo często jako zgromadzenie, jako też Szymanów niesione tą ich siłą, tym entuzjazmem, którym one się często dzielą właśnie przy zjazdach i jest takie budujące. Także dziękuję też wszystkim wychowankom za ich obecność, pomoc często i tak modlitwę w naszej intencji też. Do tych życzeń oczywiście gorąco i serdecznie się dołączamy. Wszystkie dziewczęta, które z jednej strony chciałyby też pójść za drogą powołania, z drugiej strony też pragną zostać nauczycielkami niekoniecznie religii tylko, ale też innych przedmiotów. Tutaj jest piękny przykład sióstr niepokalanek, które uczą czy to chemii, czy fizyki, czy biologii, czy języka polskiego. Wiele jest tych możliwości. Zachęcamy również, żeby rozważyć drogę powołania w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanek. Ja bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj były siostry, jak również uczennice z prywatnego liceum ogólnokształcącego Matki Bożej Częstochowskiej, sióstr niepokalanek w Szymanowie. I cóż, no do zobaczenia za miesiąc, kiedy to poznawać będziemy nową szkołę katolicką, tym razem w Tczewie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.